A więc balada o Zosi i Milezyjczykach, czyli rzecz się dzieje w starożytnym Milecie. Można sobie otworzyć słownik języka greckiego, bo kilka słów greckich się pojawi, ale można po prostu sobie usiąść i słuchać i wsłuchać się w tę historię pierwszych filozofów, którzy jako pierwsi umiłowali mądrość na sposób filozoficzny. Taki był zwyczaj w antycznym Milecie, że chłopak, który chciał wyrwać dziewczynę, zaimponować mógł tylko kobiecie, jeśli zapytał o rzeczy przyczynę. I nie mógł ściemniać jej mitów ni bajek, jak już się znalazł z Miletką w Koinonii, bo dosyć miały na co dzień te panie Homerów wszelkich i czczych kosmogonii. Zjawiła się zrazu panienka zachwyt budząca z oddali, zbliży zaś piękna nad Wenus z obrazu, imię jej Zosia, rodzice tak dali. Choć niedostępna jak cna Artemida, nikt jej nie mógł do siebie przekonać, znalazł się jeden w Milecie kandydat, co znęcił mową i wziął ją w ramiona. Po świecie i nie był już młody, ona wsłuchana jak kobra w dźwięk fletu, bo nikt nie umiał tak pięknie lać wody, jak Tales z Miletu, Tales z Miletu. Lecz Eris wtrąca się nagle w ich sprawę i odprowadza go Zosia na peron, a z innym idzie na lody i kawę. Serce jej teraz powtarza Apeiron. Anaksymandrem go zwali na mieście, w oczach miał niebo, blask ognia i męstwo. Zosia myślała, to ten jest nareszcie, i w ciepło zimno z nim grała dość często. Nikt nie miał złego co do nich przeczucia, tak piękną parę z nim Zosia tworzyła, aż się Atena kryjąca uczucia, aż się bogini Atena wzruszyła. Splecieni byli w Erosa meandrach, pewni bez kresu swych uczuć na maksa, lecz ręką odjął ktoś anaksy mandra, z innym sufiksem poznała anaksa. Próżno jej było tłumaczyć uczciwie, że tamten mądry, że dla niej to lepsze. Zosia wolała z tym siedzieć przy piwie, choć ją traktował ten gość jak powietrze. Tak się